branża drzewna napotyka na sytuacje, jakie jeszcze historia nie widziała. Jesteśmy świadkami zdarzeń, które jeszcze nigdy w skali kraju, ani też Europy nie miały miejsca. Wzrósł ogromnie popyt na rynkach międzynarodowych, szczególnie chińskich, amerykańskich, na wyroby z drewna, co skutkuje w efekcie ostatecznym tym, że na naszych rynkach tego surowca bardzo, bardzo mocno brakuje. Polska stała się zapleczem surowcowym dla wielu korporacji zachodnich, które wykupują właśnie surowiec nieprzetworzony. To ma bardzo niewielki wpływ na wzrost PKB i polską gospodarkę. Właśnie przetwarzanie drewna przez polskie firmy, które produkują drzwi, okna, meble czy wiele innych produktów, ma znakomity wpływ na wzrost PKB. Na sprzedaży polskiego drewna traci polscy przedsiębiorcy i polska gospodarka, bo nie ma wartości dodanej. My praktycznie będziemy zmuszeni zwalniać załogi. My zaczniemy tracić swoje stałe rynki zbytu. Praktycznie duże korporacje zagraniczne zacierają ręce i z tego się cieszą. Powiedziałbym tak, dopóki państwo polskie nie zacznie zarządzać gospodarką, to będziemy mieli to, co mamy. Polityka Lasów Państwowych polega na tym, żeby wyciągnąć maksymalnie jak najwyższą cenę od tartaków. Nie ma dla nich znaczenia, czy oni sprzedają to polskim zakładom, które zatrudniają ludzi, dają miejsca pracy w danym regionie, czy kupują to handlarze, pośrednicy koncernów międzynarodowych i drewno stanie nieprzerobione, zostanie wywiezione poza granicę Polski. W wyniku tej konkurencji między właśnie koncernami dużymi a zagranicznymi, a rodzinnymi małymi zakładami, cena drewna rośnie tak jak widać na umowach. W styczniu kupowałem drewno po cenach wyjściowych 547 zł, dwa miesiące później cena wzrosła do 802 zł, co stanowi prawie 47% wzrostu ceny w ciągu dwóch miesięcy. Ale 6 miesięcy później już kupowałem drewno w cenach wyjściowych 981 zł, co stanowi wzrost ceny o 80%. Dziś nie wiem, za ile skończy się aukcja i jaka będzie cena końcowa tej aukcji. Przez to nie mogę też zagwarantować pracy dalej w załodze, którą na chwilę obecną posiadam. Największą bolączką nas jako przedsiębiorców produkujących i przetwarzających drewno okrągłe naszych rodzimych lasów polskich jest fakt, że mamy dostęp do tego drewna bardzo, bardzo ograniczony. Wynika to z przyczyn naturalnych, z tego, że mamy określone masy drzewa, które są do dyspozycji jako dla branży drzewnej, które Lasy Państwowe mogą pozyskać. Problem polega na tym, że bardzo znacząca część tego surowca na dzień dzisiejszy w sposób niestety niekontrolowany jest eksportowana poza granice naszego kraju. Ten proceder trzeba koniecznie zatrzymać, bo to prowadzi do tego, że my będziemy mieli coraz mniej surowca i ten surowiec będzie coraz droższy. Nasza propozycja jest, żeby był zakaz wywozu surowca poza Unię Europejską na pewno, a najlepiej, gdyby zostało w każdym kraju, zostawał w kraju, bo przecież jaki sens jest wywożenia surowca z kraju? To powoduje zmniejszenie zatrudnienia, ponieważ zamiast przerabiać w kraju surowiec, to wysyła się go na zachód. Sytuacja na rynku drewna diametralnie się zmieniła. Przyznam szczerze, że od początku roku oprócz typowo przetargów portalowych i systemowych nie kupiliśmy w ogóle ani kubika, ponieważ ceny za ten materiał są niewyobrażalne. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tych cen. Materiału nam brakuje, niestety grozi nad nami widmo, niestety, ale redukcji zatrudnienia. Co hamuje naszych przedsiębiorców przed dalszym rozwojem? Przed dalszym rozwojem brak gwarancji zakupu masy i brak stabilizacji. Nie tylko ceny, ale gwarancji zakupu. Próbujemy przekonać rządzących leśników, aby Polska nie sprzedawała drewna okrągłego poza granicę. Bo na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że drewno jest sprzedawane, a polskim producentom tego drewna brakuje.
Uważam, że brak takiego poczucia gospodarskiego wskazuje na, mówi o tym, że nie powinno się sprzedawać drewna okrągłego, tylko zaspokoić potrzeby polskiego przemysłu. Polski przemysł jest technicznie nowoczesny, ma moce przerobowe, ludzi zatrudnia dziesiątki tysięcy, może to drewno przerobić, opłacić podatki, zapłacić ludziom w Polsce wynagrodzenia, sprzedać produkty i w Polsce, i za granicą, przynieść Polsce jeszcze dochody. Natomiast sprzedanie tego drewna za granicę nie przynosi żadnej wartości dodanej dla Polski, dla polskiej gospodarki. A jest to nasze ogólnonarodowe dobro i powinno być naprawdę dobrze zagospodarowane. Drewno dzisiaj staje się coraz droższe. Drewna potrzebujemy rzeczywiście coraz więcej. Natomiast drewno w systemie aukcyjnym sprzedawane jest w drugim półroczu aż o 200% drożej niż miało to miejsce w pierwszym półroczu. Obawiamy się bardzo, że tego drewna będzie też coraz mniej, jeżeli chodzi o możliwości zakupu, co bardzo mocno ograniczy nasze możliwości produkcyjne i rozwojowe. Skutki wysokich cen drewna i jego braku mogą być opłakane dla całej polskiej gospodarki. Wewnętrznie odczujemy to bardzo szybko, ponieważ kontrakty, które były podpisywane pół roku temu, rok temu, nie będą mogły być zrealizowane. Będzie to skutkowało tym, że firmy budowlane będą zrywać kontrakty, będą ewentualnie renegocjonować właśnie kontrakty po to, aby móc urealnić ceny. Nie każdego inwestora będzie na to stać, więc może dojść do sytuacji, że firmy budowlane będą porzucać wręcz budowy, będą wydłużać czasy realizacji budów. Skutki zewnętrzne dla nas będą również bardzo złe. Dzisiaj szczycimy się tym, że branża stolarki budowlanej, Polska jako kraj, jest liderem w eksporcie stolarki budowlanej, a więc okien i drzwi. Ta nasza pozycja jest oczywiście zagrożona, ponieważ rosnące ceny i to, że ceny drewna w Polsce są wyższe dzisiaj niż w Niemczech, niż choćby we Włoszech czy w Rumunii, spowoduje to, że nasze produkty w efekcie końcowym będą niekonkurencyjne. A więc możemy stracić tę pozycję lidera w eksportu stolarki budowlanej. Co zatem robić? Wnioski są, wydaje się, bardzo proste. Musimy rozmawiać, musimy zmieniać politykę sprzedaży drewna, próbować zmienić politykę sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe po to, aby ograniczyć eksport. Takie rozwiązania zostały już wprowadzone w krajach takich jak Chorwacja, Rumunia czy też Ukraina. Natomiast my chcemy też rozmawiać o tym, aby wprowadzać pewne preferencje dla firm, dla przetwórców drewna, którzy mają historię oczywiście zakupów w Lasach Państwowych, ale przede wszystkim przetwarzają drewno w Polsce. Na dzisiaj moja firma nie ma zabezpieczenia surowcowego na produkcję, na funkcjonowanie do końca bieżącego roku. Ostatnie prawdopodobnie 3 miesiące, jeżeli nie uda mi się pozyskać surowca drzewnego, a na razie szanse są co najmniej mikre, będziemy musieli bardzo znacząco ograniczyć, jeśli nawet w jakimś krótkim okresie czasu nie wstrzymać produkcję. Gdy w tym samym czasie jakiś przedsiębiorca w Chinach będzie rozładowywał statek z naszym polskim drewnem, a my będziemy stali tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo nie będziemy mieć drewna. Drewna, które jest niezbędne do tego, żeby produkować nasze wyroby. Nasz eksport wynosi 70% naszej produkcji, ale ta dobra nasza pozycja może być zagrożona, ponieważ nasze produkty poprzez wysokie ceny drewna, a więc surowca, te ceny będą coraz wyższe, a przez to mniej konkurencyjne zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. W dłuższej perspektywie czasu będzie to problem dla całej firmy, łącznie z ilością zatrudnionych pracowników. To się może przełożyć bezpośrednio na kondycję firmy oraz miejsca pracy.
ilość produktów, które w tym momencie wysyłamy do polskich fabryk, jest dużo mniejsza niż jeszcze parę lat temu. Nasze moce zakładu naszego są dużo większe, ale w wyniku braku drewna na rynku krajowym musieliśmy zredukować część załogi o 20%. Z 60 paru osób zostało 40 paru osób. Technologicznie jesteśmy przygotowani na zwiększenie mocy, ilości produktów dostarczanych do fabryk, wyrobu gotowego, gdybyśmy mieli zapewnione te ilości ze strony Lasów Państwowych. Na dzień dzisiejszy dla mnie, jako przedsiębiorcy, który jest w sposób stuprocentowy uzależniony od drewna, od lasu, inwestycje jakiekolwiek są tak na dobrą sprawę loterią. Ja nie jestem w stanie dzisiaj przewidywać i zaplanować, jakie będę miał do dyspozycji masy w nadchodzących latach i w jaki sposób mógłbym oprzeć na tych surowcu swój biznesplan. O cenach, które są zupełnie w chwili obecnej wyjęte z jakichkolwiek praw logiki i ekonomii, nie sposób wspominać, bo to jest wzrost kosztów samego zakupu surowca o co najmniej 100, 150, 200%. Lasy jako dobro narodowe, ogólnonarodowe dobro należą do wszystkich Polaków i ten surowiec powinien być przetwarzany w Polsce, żeby wszyscy mieli z tego jakieś korzyści. Tartak, który przerobi drewno, zatrudni pracowników, zapłaci za nich podatki, zapłaci im wynagrodzenie, sprzeda produkt i odprowadzi podatki do państwa. Natomiast sprzedanie tego drewna za granicę okrągłego nie przynosi Polakom żadnego zysku, żadnej korzyści. A ja jako Polak powinienem kupować drewno w sąsiednich nadleśnictwach. Natomiast to drewno z tych nadleśnictw wyjeżdża do Chin albo do innych krajów. Oczywiście spalane paliwo, ekologia i tak dalej. A ja kupuję na Białorusi, kupuję na Ukrainie, kupuję w Czechach. I ponownie moje zakupy mają też negatywny wpływ na środowisko, bo ja muszę to drewno przywieźć 500 tysięcy kilometrów. A drewno, które mam pod nosem, jest wywożone też 1000, a może i więcej kilometrów w inną stronę. Otóż drewno powinno być przerabiane w miejscu jego powstawania. Drewna jako surowca okrągłego nie powinno się wozić na dalsze odległości jak 200 km, surowiec iglasty, liściasty, być może 300 km, bo jest bardziej cenny i zakłady są rozlokowane w różnych częściach kraju. Natomiast wożenie surowca iglastego, w którym jest 50-60% wody, na odległości większe jak 300 km, jest kompletnym absurdem i praktycznie szkodzące również klimatowi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I o to powinni dbać i leśnicy, i Polskie Ministerstwo Środowiska, jak i również cała Europa powinna się nad tym zastanowić, jaki jest sens eksportowania drewna, wywożenia drewna poza kraje, gdzie ono rośnie i gdzie powinno być przetwarzane. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Związek Polskie Okna i Drzwi, Polski Komitet Narodowy EPAL, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego oraz 735 polskich przedsiębiorców podpisanych pod apelem o ograniczenie eksportu drewna wzywają polski rząd do wprowadzenia ograniczeń, natychmiastowych ograniczeń w eksporcie polskiego drewna.